Witam w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem nie motoryzacyjnie. Dzisiaj pokażę pracę pieca WRP 112B, ogrzewacza przepływowego Junkers, jego pracę i niestety usterkę polegającą na cięgnięciu zespołu wodnego tutaj. Także zaczynajmy. Została zdjęta obudowa pieca. Teraz się przyjrzyjmy, jak to wygląda nam piec przepływowy. Po zdjęciu obudowy palnik mamy zespół zapłonowy z włącznikiem. Tutaj mamy ten nieszczęsny zespół wodny. I tutaj z boku to będzie bardziej widać od góry, od dołu, skąd to najczęściej cieknie. Tam po prostu na łączeniu mamy tutaj, tu gdzie mamy te otwory. Się postaram pokazać. Tutaj będzie dobrze widać. Spodu. Także włączmy piec, zobaczmy jak nam to ten piec będzie działał. Nie wiem czemu ostrości nam nie łapie tutaj. Także włączmy piec teraz i zobaczymy co się będzie działo. Piec nam się odpalił. Tu widać, świeci się kontrolka pieca i zobaczmy co nam tutaj się dzieje. Jak widzimy z mikroprzełącznika zaczyna nam kapać tutaj na wejściu. Ja może postaram się od tutaj dokładnie widzimy, gdzie nam woda wychodzi z tej iglicy. Po przełączniku nam kapie, mikroprzełączniku nam kapie do wanny. Także tutaj musimy wymienić oczywiście. Ja tutaj się postaram pokazać tą pokrywkę od zespołu wodnego, pokrywa armatury po odkręceniu tych dwóch śrubek, no i oczywiście całych tych pięciu z pokrywy. Także piec nam działa, ale niestety widzimy kapiącą wodę. O, tutaj po mikroprzełączniku i tutaj z tej strony tak to wygląda. Piec działa ok, podgrzewa wodę, także taki suplement do tego filmu nagranego wcześniej, gdyż tam na początku pierwsze 4 minuty nagrałem jak działa ten piec i jaka jest usterka, że cieknie woda w którym miejscu. Teraz chciałbym co nieco opowiedzieć o przyczynach, kosztach naprawy. Także tutaj seria tych piecy mają podobne usterki, powiedzmy, czyli WRP, te wszystkie przepływowe podgrzewacze wody gazowe z serii Junkers, czyli wszystkie, które mają podobną budowę. Zazwyczaj większość tych przepływowych ogrzewaczy gazowych właśnie taką budowę ma. Tutaj co do przyczyn tej usterki, tam najczęściej ten piec akurat jest dosyć stary, bo on jest już z 2000 bodajże 7 roku, albo 6 nawet. Ma już około 14-15 lat nawet. Nie był zbyt użytkowany, powiedzmy, nagminnie, że tak powiem, wyeksploatowany, że jest nadmiernie wyeksploatowany ten piec. No ale lata robią swoje, tam najczęściej pada uszczelka, uszczelnienie, takie o-ringi w tym
pokrywce zespołu wodnego, ale nie zawsze tak jest, bo mogą być już też membrany po tylu latach, też mogą przepuszczać. To jest wszystko do zdiagnozowania przez oczywiście przez serwisanta. Ja nie serwisuję tych pieców, tylko powiedzmy to co wiem na temat danej rzeczy, to chciałem pokazać po prostu. Co do kosztów, no tutaj koszty niestety mogą być niemałe, dlatego że jeżeli jest problem już z odpalaniem, zazwyczaj ta woda tam kapie po tym przełączniku i często też leci do pojemnika od baterii. Tutaj koszty mikroprzełącznika to jest też około 100-150 zł, w zależności gdzie to będziemy kupować, czy oryginalne części, czy przez serwis, czy jakieś zamienniki. Pokrywa tego zespołu wodnego z tymi uszczelnieniami wszystkimi. Tam można, z tego co widziałem, można wymienić sam ten o-ring, tylko trzeba to szukać gdzieś w sklepach jakichś specjalistycznych, czy sam ten mosiężny taki, nie wiem jak to nazwać, tą tuleję taką z tym, ale to trzeba samemu później najczynaj, nie ma też gwarancji, że dobrze to wymienimy, powiedzmy, czy wprasujemy, także to jest najlepiej wymienić całą tą pokrywę i taka pokrywka ta plastikowa z tymi iglicą i z tymi o-ringami właśnie to kosztuje też, z tego co widziałem, od 120 bodajże złotych do 150 nawet, czyli już mamy, jeżeli mikroprzełącznik też będziemy musieli wymienić, to same części będą kosztować około 300 zł, plus konserwacja przy okazji pieca, czy tam czyszczenie jakieś, to też nam serwisant pewnie doliczy, to już nam dojdzie nam suma około 100-150 zł. No i sama wymiana tych części, ja dokładnie jeszcze się nie kontaktowałem w sprawie, powiedzmy, jak to będzie wyglądać kosztowo, ale z tego co osoby, które to wymieniają, no to koszty serwisu wiadomo, że też nie są małe, czyli gdzieś naprawa będzie kosztować 100-200 zł, czyli w sumie w okolicach nawet możemy zapłacić razem z robocizną w okolicach nawet 400-500 zł za naprawę, za wymianę tych dwóch elementów. Może taniej, może drożej, trochę to zależy też od regionu. I teraz jest pytanie, bo nowy taki piec możemy kupić z tego co wiem. Oczywiście nie taki jak ten, bo to już jest następna generacja piecy. Od około 1100 zł. On się różni tam pokrętłami hydro. Nazwa też jest inna, hydro 4209. Także on się różni pokrętłami, takie okrągłe pokrętła teraz są. Dodatkowo możemy zamówić wersję z wyświetlaczem temperatury. Koszty nam się zbliżają do połowy ceny pieca. Jeżeli musimy ten piec, nie jesteśmy w stanie ocenić, bo jeżeli na przykład piec jest wyeksploatowany, może nam sterownik też pieca się uszkodzić, czy tutaj ten zespół iskrowy u góry, nagrzewnica nam może pocieknąć też przy tak starym piecu. Także to jest kwestia do zastanowienia, czy to jest opłacalne. Opłacalna jest naprawa takiego pieca w takim wieku i powiedzmy w stanie, no w należności to najlepiej, ale wiadomo, że serwis chce jak najwięcej naprawiać rzeczy, bo z tego po prostu są przychody, jak w każdej dziedzinie. Także to już jest kwestia do dyskusji, do zastanowienia się przez każdego osobę, która taką usterkę ma. Także to by było na tyle, taki suplement odnośnie tej usterki. Pracy pieca. Jak na lata, to i tak piec dużo wytrzymał, jak na 14-15 lat. Ostatnio pracuję dosyć często, też kilka razy dziennie, przynajmniej 2-3 razy dziennie. Wcześniej może trochę mniej. Jak na takie często te piece się ludziom uszkadzają dużo wcześniej, już po kilku latach nawet słyszałem rekordzista chyba po pół roku czy po 2-3 latach już mu ten piec już miał jakieś usterki, także to też zależy od egzemplarza zapewne. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka.